Rolnik szuka żony. Justyna i Tomasz już nie są razem? Wydali oświadczenie. Justyna i Tomasz byli jedną z najpopularniejszych par 9. edycji Rolnik szuka żony. Do ich zaręczyn doszło w świątecznym odcinku programu. Po zakończeniu emisji programu Rolnik szuka żony kontynuowali swój związek i zdobywali wciąż nowe grono fanów w mediach społecznościowych. Potem nagle zamilkli, a z sieci zniknęły ich wspólne zdjęcia. Czy to koniec związku? Justyna i Tomasz rozwiali wątpliwości fanów, którzy podejrzewali, że to koniec wielkiej miłości. Przerwali milczenie i wydali ważne oświadczenie. Rolnik szuka żony. Justyna i Tomasz już nie są razem? Po programie, w którym doszło do oświadczeń, Justyna przeprowadziła się wraz z synem do Tomasza. Ich profile w mediach społecznościowych zalały wspólne zdjęcia i relacje z tego, jak spędzają dni. Potem oboje zamilkli, z mediów społecznościowych zniknęło też sporo ich wspólnych zdjęć. Fani zaczęli podejrzewać, że to koniec związku pary, która poznała się w popularnym programie Rolnik szuka żony. Oliwy do ognia dodawał także fakt, że para narażona była podobno na ataki byłej żony rolnika. W końcu głos postanowili zabrać sami zainteresowani. Justyna i Tomasz z Rolnik szuka żony wydali w swoich mediach społecznościowych oświadczenie. Odezwali się do fanów po dłuższej przerwie i zapewnili, że nadal są razem. Nasi kochani fani, u nas wszystko dobrze. Na chwilę obecną chcemy wyłączyć się z życia medialnego i cieszyć się swoim szczęściem. Do programu nie przyszliśmy po sławę, tylko po miłość i się udało. Dziękujemy, że jesteście z nami, niedługo się odezwiemy, napisali. Co ciekawe, jednak i ten post zniknął ostatnio z ich mediów społecznościowych.